Naprawdę nie wiem, jak ja mam wam to powiedzieć, ale... Maja została aresztowana. Tak, znowu! I to w najgorszym możliwym miejscu, gdzie można cię oskarżyć o morderstwo. W Kurain. W królestwie, gdzie... adwokat też zostanie skazany na karę śmierci, jeżeli... przegra rozprawę. O mój Boże. Ale i tak nie chcemy, żeby też Mai się coś zdarzyło, więc będziemy musieli ją jak zwykle obronić. 7 lat się nie widzieliśmy. Około. Od 3 gier się nie widzieliśmy. Pierwszy raz się widzimy od tak dawna i... znowu czekają nas kłopoty. Który to już jest raz? No ale są też dobre wieści. Jak widzicie, Emma jest z nami. Tylko co ona tutaj robi w Kurain, tak daleko od domu? Wygląda na to, że jest prowadzącym inspektorem w tej sprawie. Ale dlaczego? Zacznijmy od tych ważnych spraw. Widziałaś moją odznakę? Gratulacje powrotu do światu... legalnego. Do światu sądowniczego. Chciałam pogratulować wcześniej, ale nigdy nie miałam szansy. Ach, dziękuję, Emma. Tobie też gratulacje, że w końcu zostałaś... forenzycznym badaczem. Dziękuję. O, wiem! Uczcimy to tym, że... sprawdzimy twoją odznakę adwokacką na odciski palców. A może zrobimy na niej test luminolu, co? Chyba lepiej odpuśćmy sobie obie te rzeczy, ale dzięki. Pierwszy raz od pierwszej części Ace Attorney spotykamy tutaj Emmy jako Phoenix. To będzie ciekawe. Móc obserwować, jak ich relacje wyglądają teraz, po tylu długich latach. W końcu Emma jest w końcu dorosłą kobietą, nie jest już 16-letnią dziewczynką, którą wtedy była. Ale przynajmniej tyle się nie zmieniło, że nadal na wszystko chce rzucać luminolem i wszystko sprawdzać na odciski palców. Przy tym będzie mogła być nam pomocna, więc najlepszy duet wszechczasów zaraz po Mai i Phoenixie, czyli Emma i Phoenix, wraca do akcji. Ale dobrze, pogadajmy na temat tego, co się w ogóle stało z Mają. Dlaczego została oskarżona i o co dokładnie? Mówiłaś coś o śmierci, o morderstwie arcykapłana. Emma, co się stało? Proszę, powiedz mi wszystko, co wiesz. Cóż, w skrócie, podczas rytuału, który wykonano w poprzedniej nocy, odbyło się morderstwo. Ofiarą jest Tarust Inmi, arcykapłan, który przewodził rytuałem. Czekaj chwilę, poprzedniej nocy? Chcesz mi powiedzieć, że od rytuału oczyszczenia minął cały dzień? To prawda, sir. Stracił pan przytomność na cały dzień z powodu pańskich pleców. Nigdy nie sądziłem, że moje plecy są tykającą bombą zegarową. Lepiej się nimi zająć, ale to dopiero, gdy załatwimy nasze inne sprawy. Morderstwo odbyło się w wewnętrznym sanktuarium, tam gdzie przeprowadzono rytuał. Wewnętrzne sanktuarium. Czy będziemy mogli się tam jakoś dostać? A miałem nadzieję, że tam nie będziemy wchodzili jednak. To miejsce, w którym spoczywa dusza Lady Kiry. To na szczycie tych schodów, wysoko w górach. O! To dlatego każdy składa swoje modlitwy w tym kierunku. Nie modlą się wcale do tej... do tych wrót, do tego złotego wejścia. Abbot Inmi i panienka Maja weszli na górę do wewnętrznego sanktuarium, by rozpocząć rytuał. Zaraz po skończeniu modlitwy, podczas której stracił pan przytomność. Czyli nie tylko przegapiliśmy początek, ale też w sumie wszystko. Więc jak myślisz, kto zabił arcykapłana? Niestety, Maja jest teraz naszą jedyną podejrzaną. Podczas rytuału wewnętrzne sanktuarium było niedostępne dla zwykłych cywili. Więc jedynie arcykapłan i Maja tam byli, gdy doszło do morderstwa. Dodatkowo, wewnętrzne sanktuarium jest z boku bardzo stromej góry. Jedynym wejściem tam na górę są te schody za nami.
Można się tam dostać tylko z placu poświęcenia. Więc to dlatego została aresztowana. W sumie się nie dziwię, nawet, ale nie wygląda aż tak groźnie. No ale to... Mordercy nigdy nie wydają się być mordercami. Chyba, że to prawdziwi szaleńcy. Ale zazwyczaj nie widać po człowieku, że... popełnił taką zbrodnię, jaką popełnił. Poza tym, miejsce zbrodni zostało odkryte po tym, jak Maja zeszła na dół sama. To ona powiedziała wyznawcom, że arcykapłan nie żyje. I złożyła policji zeznanie w tym temacie. Więc to ona odkryła zwłoki. Cóż, z pewnością nam to nie pomoże. To jeszcze mniej daje nadzieję, że ktoś inny był jeszcze na miejscu zbrodni. Panie Wright, sir? Będzie pan bronił panienkę Maję w sądzie? Tak, oczywiście. Nie ma mowy, że kogoś zabiła. Tak, również w to wierzę. Została wrobiona! Ale to naprawdę duża rzecz, prawda, panie Wright? No przecież, kto by pomyślał, że znowu będziesz musiał... stawić w nogę w tym przeklętym sądzie. W sumie nie mieliśmy takiego zamiaru, ale nie zostawiają nam żadnego wyboru. Prawda, nigdy bym nie pomyślał, że znowu będę musiał brać udział w takiej okropnej rozprawie, gdzie wizje wspomnień wszystko decydują. Adwokaci nie są mile widziani. Ale tym razem przynajmniej będziemy mogli przeprowadzić śledztwo i przepytywać świadków poza sądem. To może być duży plus. Co tam u ciebie, Emma? Dlaczego w ogóle tutaj jesteś? Więc co cię tutaj sprowadza, Emma? W Stanach pracowałam wspólnie nad sprawą z kurańskim internacjonalnym prokuratorem. Powiedział mi, że tutaj będę mogła doświadczyć najnowszej technologii i technik, które zostały odkryte przez międzypaństwową naukę kryminalistyczną. Nie do wiary, że dałam się w to wrobić. No przecież spójrzcie tylko na to miejsce. Czuję się, jakbym cofnęła się w czasie. Tak, również nie mogę powiedzieć, by tutejsza policja jakoś wielce mi zaimponowała. Ale jednak powiedział, że pracuje nad sprawami z całego świata, więc może następnym razem będzie miał sprawy w jakimś naprawdę dużym mieście. Więc najwyraźniej ten prokurator całkiem cię polubił, Emma. W końcu to niecodzienne, że prokurator zabiera inspektora ze sobą za granicę. No wiem, zawsze jest taki spokojny i miły. Prawie zawsze ma uśmiech na twarzy. Ale naprawdę trudno stwierdzić, co mu chodzi po głowie. Ten internacjonalny prokurator. Czy to ten sam, który prowadził rozprawę Trusi? Tak, to on! I zapewne będzie też prokuratorem podczas tej rozprawy. Tak, prokurator Satmadi już został przydzielony. O nie! Prokurator Satmadi? Polkunka! Znasz go, Albi? O, oczywiście! Każdy w Kurań go zna. Jest wysoko ceniony, zarówno jako prokurator, jak i mnich. Jeśli stawisz się prokuratorowi Satmadiemu, ściągniesz na siebie gniew świętej matki. Nikt nie może mieć aż tak świętej obrony. Tylko my, jako święci adwokaci. Ale na tym polega już moja praca jako adwokata. O, racja, przepraszam. Po prostu wspaniale. Prokurator, który również jest wielbionym mnichem w kraju, który jest głęboko religijny. Gorzej się wpakować nie możemy. Ta rozprawa będzie zapewne nawet bardziej kurańska niż ta ostatnia. Tym razem z prokuratorem, który coś potrafi i który jest tutaj jeszcze tak naprawdę szanowany. Będziemy musieli się stawić. Ajajaj. Gdy Apollo walczył z Satmadim w sądzie, to jeszcze jakoś szło, bo no, to było u nas, gdzie sędzia jeszcze czasem powiedział, kiwnął palcem, nie, 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 tak nie wolno. Satmadi nie mógł sobie na wszystko pozwolić, ale tutaj...
To będzie ciężkie. Nie jestem pewna, czy powinnam to mówić, ale jest on bardzo groźnym przeciwnikiem. Tak, słyszałem, że Apollo miał z nim bardzo ciężki czas. Więc lepiej i tym razem dam z siebie wszystko. W każdym razie, cieszę się, że tu jesteś, Emma. Traktuję tutaj adwokatów jak kryminalistów. Skoro o tym mowa, prokurator Satmati coś o tym wspominał. Nie wiem, jak bardzo będę w stanie pomóc, ale zrobię, co w mojej mocy. Naprawdę? Jesteś pewna, że nie narobisz sobie kłopotów za pomaganie wrogowi? Bardzo mi się obrywało za to, że próbowałam pomóc w Trusi w poprzedniej rozprawie. Powiedzmy, że pomogę tam, gdzie mogę. Dzięki, ale nie narób sobie kłopotów z mojego powodu, okej? Prokurator Satmadi musi być bardzo surowy. Więc zacznijmy od tego. Prosto z drukarni. Oto raport autopsji arcykapłana. No proszę, to się może przydać. Ciekawe, czy od kogoś innego byśmy to dostali, gdyby Emmy tutaj nie było. Prawdziwe szczęście w nieszczęściu. Ofiara wykrwawiła się na śmierć ze powodu głębokiej rany kłutej w brzuchu. Narzędziem zbrodni wydaje się być sztylet Warbada, Lady Kiry. Używano go podczas rytuału, jednakże sztylet jeszcze się nie odnalazł. Sztylet Lady Kiry, co? Maja chyba coś wspominała o tym sztylecie. Że był taki krzywy czy coś w tym stylu. Kto nie chciałby być kopiącym tyłki wojownikiem, który zwalcza zło krzywym sztyletem? Krzywy, czyli w sensie, tak jakby taka linia wężowa, czy coś takiego. Że nie jest prosty, tylko naprawdę ma takie górki jakby. Chyba wiecie, co na myśli, czy nie? Taki bardzo, bardzo nieprzyjemny sztylet. Tak, cokolwiek napędza twoją wyobraźnię. A nie, jednak nie. Jednak źle to sobie wyobraziłem. Tutaj na obrazku widać, że jest to taki sztylet, który naprawdę jest krzywy, który nie jest prosty, tylko ma taki trochę łuk, czy coś w tym stylu. Trochę jest taki wykrzywiony w jednym kierunku. Wyobrażałem sobie bardziej coś innego, ale to też jest okej. Czy ten łowca buntowników przebrany za Lady Kirę również nie był uzbrojony w jakiś sztylet? Oczywiście ten musi być repliką, prawda? No chyba... Chyba to nie jest ten prawdziwy, co? To zdjęcie zostało zrobione wcześniej, a przecież Maja miała jeszcze ten sztylet podczas rytuału. Chyba że jeszcze o czymś nie wiemy i on wcześniej już zniknął. Czy byłoby to w porządku, gdybym rzucił okiem na miejsce zbrodni, Emma? Policja już skończyła swoje śledztwo. Ale to miejsce jest niedostępne dla cywili, więc nie jestem pewna. Emma, proszę, błagam cię! Tak jak policja, potrzebuję dostępu. Inaczej nie będę mógł utrzymać stabilnej obrony. W porządku, więc zostaw to mi. Później wytłumaczę sytuację prokuratorowi Satmandiemu i policji. Dzięki, Emma! Czeka pana całkiem niezła wspinaczka, więc proszę uważać na każdy krok. Czekaj, nie idziesz ze mną? O, nie! Nie ma mowy, bym jeszcze raz się tam spinała. Czy to naprawdę aż tak ciężka wspinaczka? Oby moje plecy to wytrzymały. Idzie pan do wewnętrznego sanktuarium? O, jest pan szczęściarzem, panie Wright. Czemu się do mnie nie przyłączysz, Albi? Niech pan się nie wygłupia! Jeśli miejscowy, taki jak ja, postawi tam nogę, z pewnością zostałby przeklęty na wieki. Dlatego, że wewnętrzne sanktuarium jest dla ciebie niedostępne, No cóż, wygląda na to, że będę musiał samotnie stawić czoła tej wspinaczce. Albi tak naprawdę tylko nie chce wspinać się na górę, ten leń. Swoją drogą, co z tymi ludźmi, którzy się tu modlą? Nie pójdą do swoich domów?
Tradycja rytuału wymaga od nich, że nie ruszą się z miejsca aż do jutrzejszego popołudnia. Nie wydaje się ich rozpraszać, że dookoła jest policja. Niektórzy z nich sami są policjantami poza służbą. Mają wolne. Wow. Więc to chyba znaczy, że... życie... znaczy, to chyba właśnie oznacza... żyć w bardzo religijnej społeczności. Też ładne wytłumaczenie, że nie muszą robić nowego tła. Czyli co, jak ci... ludzie tutaj, którzy są policjantami, będą potrzebowani, też nie mogą się ruszyć. Czy oni dyżurowo tutaj się modlą, czy coś takiego? Że w jednym roku modlą się ci, a w innym tamci, no bo policja jednak musi dbać o porządek. Ha, ciekawa sprawa. No to powiedziałbym, że... zajrzyjmy najpierw, zanim pójdziemy na górę do aresztu. O, ta muzyka jest... już teraz daje nam ciężki klimat. 10 maja, areszt. Wygląda na to, że Maja nadal jest przesłuchiwana. Będę musiał wrócić później. Więc tak wygląda kurański areszt. Dość staroświecko, nie mają mikrofonu, nic, tylko po prostu kraty i tutaj jakiś dzwonek. Później, jak będzie tutaj Maja, zbadamy też kilka rzeczy, ale aktualnie... chodźmy do sanktuarium. Żeby nie spędzić całego odcinka na niczym. 10 maja. Wewnętrzne sanktuarium. O kurde, to naprawdę jest wysoko. Nie za bardzo jest jak tutaj dostać się z innych stron. Czyli Emma mówiła prawdę. Kto tam stoi? Jest tu bardzo wysoko i strasznie zimno. Cóż takiego zrobiłem, by na to zasłużyć? A przynajmniej mi się udało. Lepiej zacząć, póki jeszcze czuję moje plecy. Ha? Kto to? Wygląda zupełnie jak... czy to jest ta osoba, o której myślę, że to jest? Przepraszam, wasza wysokość? Przepraszam? O! To ty! Czy w ogóle wiesz, gdzie jesteś, kolczastogłowy? Oczywiście, że wiem. Czy wolno zapytać, dlaczego ty tutaj jesteś, wasza wspaniałość? Przybyłam tu, by złożyć modlitwę za duszę arcykapłana. Ale co ty tutaj robisz? To jedno z najbardziej świętych miejsc w całym Królestwie Kurain. Adwokaci bez skrupułów, tacy jak ty, nie mają tu czego szukać. Tylko, że ja nie jestem bez skrupułów. Milcz! Miałeś czelność znalezienia błędów w moich wizjach. I to na każdym kroku. Nadal jest wkurzona z powodu tamtej rozprawy? No jasne, ktoś po raz pierwszy jej się przeciwstawił. I ktoś po raz pierwszy jej pokazał, że się myli. Dla takiej młodej dziewczyny to naprawdę musi być mocne. Bo ile ona ma lat? Tego jeszcze nie sprawdziliśmy. 14. Ona ma 14 lat. To jest jeszcze mała dziewczynka. Ma już tyle odpowiedzialności, czuje się za tak dorosłą i... wszyscy uważają ją za idealną. No jasne, że cię nienawidzi po tym, jak... pokazałeś jej błędy po raz pierwszy w życiu. Pewnie byłeś osobą, która zwróciła jej uwagę. Zawsze tylko jej przytakiwano. Ofiara, Tarost Inmi, 42 lata. Kuraiński mnich, czy tam kapłan, który prowadził rytuał Lady Kiry. Został zabity podczas rytuału oczyszczenia. Emma Sky, 27 lat ma teraz. A Maja jest o rok starsza nawet od niej. Pani inspektor, która... kocha naukę.
W końcu udało jej się osiągnąć jej cel zostania forensycznym badaczem. Maya Fey, praktykująca kurańskie techniki łączenia, przez kilka spraw, można powiedzieć, że przez kilka spraw mieliśmy ze sobą do czynienia. Albo przeszliśmy razem przez wiele spraw. Tak też można powiedzieć. Albi ma zaledwie 9 lat. On i Rajfa wyglądają tak dorośle, a... Znaczy tak dorośle, no. Wyglądają starzej niż są. A mimo to dzielą ich jeszcze... No kurde, 5 lat ich dzieli. Kto by pomyślał, że Albi jest jeszcze młodszy? Zawsze myślałem, że on też ma z 14 lat. No i oczywiście tutaj nasz przeciwnik, 25 lat. Kuraiński prokurator i mnich jest również znany jako prokurator ostatniego obrzędu. No i jeszcze Rajfy nie przeczytaliśmy. Kuraińska kapłanka i księżniczka koronna Kurain. Jej święte wizje pokazują ostatnie momenty zmarłych. No dobrze, to o czym możemy z tobą pogadać, o królewska kapłanko, która nas nienawidzi? Jesteśmy tu, żeby przeprowadzić śledztwo, czy będziesz stała nam na drodze? No bo Emma nie do końca nam załatwiła pozwolenie, po prostu powiedziała: okej, idźcie. Kto by pomyślał, że tak szybko już trafimy na barierę? Jak już wiesz, wasza wysokość, wasza wspaniałość, odbyło się tutaj morderstwo, a ja muszę przeprowadzić śledztwo. Ale już wiemy, że zabójca jest jednym z twoich ludzi. W moim kraju podejrzani są niewinni do udowodnienia ich winy. Poza tym jest ona utalentowaną uczennicą łączenia dusz, która przybyła tutaj dla nauki. Więc moglibyście przynajmniej dać jej szansę wytłumaczyć się ze tego, co się naprawdę stało. Wszyscy praktykujący z zagranicy są wielkimi, wielkimi, fałszywymi zabobonierami. A jej życzenie trenowania w ojczyźnie techniki łączenia dusz jest trochę bardzo prestiżowe. A chyba nic, co mógłbym powiedzieć, nie jest w stanie ją przekonać. Dzięki temu, co się stało w sądzie. Tweedly Dee i Tweedly Doom naprawdę nie sprawili, by miała dobre wrażenie na temat cudzoziemców. Czyli Payne i Andy Standin? Tweedly Dee i Tweedly Doom? Kocham to porównanie. To są ci dwa, te dwa łyse grubaski z Alicji w Krainie Czarów. Do obu to jakoś pasuje nawet. Chociaż mniej z wyglądu, a bardziej z tego, kim tak naprawdę są. Obrona. Jako obrońca w tej sprawie naprawdę muszę zbadać miejsce zbrodni i muszę to zrobić teraz. Dostałem pozwolenie od policji, więc... Że co? Ty znowu zamierzasz zbezcześcić nasze święte sale sprawiedliwości? Nie, po prostu chcę obronić mojego klienta. Co oznacza, że przybyłeś, by sfałszować dowody? Wiedziałam, że wszyscy adwokaci są kryminalistami. Muszę podwoić moją czujność. Au, to nie fair! Kto w ogóle nauczył cię tak bardzo demonizować całą grupę ludzi? Moja matka i ojciec? Masz jakiś problem z ich metodami wychowawczymi? Nie! Nikt bym się nie ośmielił krytykować królewską parę. Nadal nie potrafię sobie wyobrazić, co adwokaci musieli zrobić, by zasłużyć na taką nienawiść. Które jest jeszcze napędzane przez króla i królową. Miałam właśnie wyśmienity pomysł, kolczastogłowy. Dlaczego mam co do tego złe przeczucie, widząc ten błysk w jej oczach? Muzyka przestała grać, boję się. Ten twój wyśmienity, najlepszy, wspaniały pomysł. Więc co to za wyśmienity pomysł? Skoro chcesz zbadać to morderstwo, to będę miała oko na każdy twój ruch, by zapobiec nieprawości, rzecz jasna. Ty co? Chcesz chodzić za mną przez cały czas? Oczywiście. Nie, żebym tego jakoś bardzo chciała czy coś,
Nie wmawiaj tego sobie. I nie będę tolerowała żadnych sprzeciwów. Zrozumiano? Ona nie może mi tego zrobić. Coś mówiłeś, kolczastogłowy? Nie, nic takiego. Dobrze więc, zacznijmy dochodzenie. Miejmy to już za sobą. Nie musimy stać tutaj w wewnętrznym sanktuarium ani chwili dłużej, niż jest to konieczne. Proszę mnie nie poganiać. To nie jest bez powodu, że nalegam na szybkie dochodzenie, kolczastogłowy. Jestem bezpośrednią następczynią Świętej Matki, która ma obowiązek poprowadzić ludzi z Kurain. Jako taka, nie mogę się obciążać krwią boju, która jest brzemieniem Lady Kiry. Krwia boju? Krew boju? Skoro to tak duży problem, to czemu nie zejdziesz teraz na dół? Nic złego nie zrobię, obiecuję. Nie! Adwokatom nie można ufać! A teraz się pośpiesz, żebyśmy mogli niedługo stąd pójść! O, i jeszcze jedno! Czy co znowu?! Twoje zwycięstwo ostatnim razem było spowodowane jedynie przypadkowym szczęściem. Ale tym razem moja wizja ujawni absolutną prawdę. Więc przygotuj się na najbardziej gorzką przegraną, adwokacie! Jasne! A teraz czy mogę przejść do mojego śledztwa? Tak długo jak wiesz, gdzie stoisz? Lepiej się pośpieszę i poszukam dowodów, zanim nagle zmieni zdanie. A myślałem, że będziemy tutaj przy tej sprawie cały czas sami badali. Nie, to nie Emma będzie nam towarzyszyła. Też nie Albi. Święta kapłanka królewska. Raifa Padma Kurain będzie nam towarzyszyła, będzie naszą asystentką. Mimo, że tego nie chce. Nigdy bym... Zanim do tej grami postawiła to na talerzu, nigdy bym nie pomyślał, jak genialny to może być pomysł. Wróg pomaga nam przy śledztwie. I to jest nawet bardzo przydatne, bo ona ma przecież wiedzę o tym kraju i może nam być może dać jakieś wskazówki i to wszystko. Już kocham tą grę. To jest świetny rozdział. To już teraz jest świetny rozdział. No dobra, wrogu, co tam jeszcze możesz mi powiedzieć? Co wiesz o wewnętrznym sanktuarium? Co mogłabyś opowiedzieć mi o tym miejscu, wasza wspaniałość? Nie mam ci nic do powiedzenia, adwokacie. O, może trochę za wcześnie się cieszyłem. Czy z tego powodu, że po prostu sama nic o tym nie wiesz? Ty źle wychowany... Jestem księżniczką koroną Królestwa Kurain. Nie ma niczego, czego bym nie wiedziała. Nania! Ła, skąd ona się wzięła? Hej, bez oszukiwania! Milcz, kolczastogłowy. Wiedza Najny jest moją wiedzą. Koniec dyskusji. Czym ona jest? Twoim kieszonkowym internetem? W tym źródle Lady Kira czyściła swoje ciało z krwi boju. A dzisiejszy rytuał oczyszczenia jest ceremonią, której korzenie dosięgają tych dawnych dni. Oczyszczanie szaty Lady Kiry w tej świętej wodzie daje odwagi na kolejne bitwy. Rozumiem. Dziękuję za te perfekcyjne wyjaśnienia. Miejscowi mają tutaj zakaz wstępu, z wyjątkiem dnia rytuału. Kto normalnie pilnuje wejścia do tego miejsca? Arcykapłan i jego rodzina są za to odpowiedzialni. Arcykapłan i jego rodzina, Kto należy do jego rodziny? Czy możesz mi coś opowiedzieć o arcykapłanie i jego rodzinie? Abbot Inmi żył razem ze swoją żoną i swoim uczniem, Asilotem Purayem Zilotem, młodym mężczyzną, którego święta para przygarnęła do swojego domu po odnalezieniu go na granicach naszego królestwa.
A propos jego żony, czy to nie ona zazwyczaj grała rolę Lady Kiry? Tak, ale jako że dostanie dziecko, rola ta została przekazana komuś innemu. Zabójczynia bez wątpienia zaproponowała ją zastąpić, widząc okazję, by zabić arcykapłana. Nie, źle to zrozumiałaś. To on poprosił Maję, by zastąpiła jego żonę. Więc ta przechwalaczka musiała ubarwić swoje kwalifikacje. Nie potrafię sobie tego wyobrazić jak. Poza tym, dlaczego to ty nie zastąpiłaś żonę arcykapłana? Czy nie powiedziałam ci już wcześniej? Jako bezpośrednia następczyni świętej matki, odgrywanie roli Lady Kiri jest mi zakazane. Zastępcy jej świętości na ziemi nie mogą splugawić swoich ciał krwią boju. O tak, wspomniałaś coś takiego, co nie? Może powinienem porozmawiać z żoną arcykapłana i tym akolitą Zilotem. No tak, to tyle na razie się dowiedzieliśmy. Czas zbadać miejsce zbrodni, ale to w następnym odcinku. Ogólnie ciekawa mitologia tutaj z Lady Kirą i Świętą Matką. Jeszcze mało wiemy o Świętej Matce, dobrze byłoby się powoli dowiedzieć, ale skoro Lady Kira była prawdziwa, to Święta Matka też musiała wcześniej żyć, że to była prawdziwa osoba. I to są dwie różne postacie najwyraźniej, co można było wyczytać z tego, co Rajfa teraz mówiła. Święta Matka, której właśnie Rajfa jako kapłanka jest, powiedzmy, reinkarnacją albo zastępcą na ziemi, nie może się splamić krwią. Jest tak jakby tą osądzającą, panującą postacią, za którą inni podążają. Podczas gdy Lady Kira mordowała, zabijała, chodziła na wojnę i broniła kraju. Jedna była wojowniczką, druga strażniczką. To jest całkiem fajne nawet. Ale czy dowiemy się jeszcze więcej na ten temat? Będziemy mogli zobaczyć w następnych odcinkach, ludzie. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Obyśmy się usłyszeli w następnym odcinku, gdzie to dalej będziemy mieli towarzystwo wielkiej królewskiej kapłanki. To będzie ubaw.